ma zacząć. Trener Gość. No więc uważam, że trzecia liga mimo wszystko nie rozpieszcza kibiców poziomem i ten mecz nie należał do najlepszych spotkań. Uważam, że było spotkanie słabe, bo zespoły były bardzo spięte. Przeszkadzał chyba wiatr. Mało było akcji takich, których by się chciało oglądać. Dużo było takich granych długich piłek. Zawodnicy brali się brać grę na siebie zarówno z jednej, jak i z drugiego zespołu. I uważam, że szczęście uśmiechnęło się do nas. Remis jakby to, uważam, to był mecz remisowy. No, po prostu sprzyjało nam szczęście. Trener Wiesław Borończyk? Znaczy, ja myślę, że ten mecz nam się nie układał od samego początku. Mieliśmy zagrać troszkę inaczej. Ze względów zdrowotnych nie mógł od początku grać Śmigiel. I także tutaj od początku gdyby musiałem to wszystko poprzestawiać, zapić jak gdyby 12. Zgadzam się tutaj ze Zbyszkiem, że nie był to jakiś porywający mecz. Z tym, że w takich warunkach wiadomo, że trudno się gra, ale mimo wszystko uważam, że Koronowo było zespołem lepszym. Przede wszystkim w dwóch swoich szeregach miał dwóch zawodników, tutaj właśnie Kardasza i Kujawkę. To są zawodnicy, którzy nie schodzą poniżej pewnego poziomu, są zawsze niebezpieczni. I jeżeli my popełniamy taki błąd jak przy bramce, no to wiadomo, że taki cwanek, jakim jest Kujawka, to wykorzysta i przegrywamy. Uważam, że naprawdę Wrocławia to jest zespół, który prezentuje się zupełnie inaczej na treningu, zupełnie nie na meczu, u siebie, zupełnie inaczej na wyjeździe. Ja naprawdę pracuję z zespołem bardzo dużo, jeżeli chodzi o tę stronę mentalną. Oni się po prostu boją grać. Ja nie wiem, z czym to jest związane. Na wyjeździe nie ma takiej może presji, może jest inaczej, a u siebie każdy zawodnik pod napięciem gra i w takim dużym 360 V. Po prostu nie są sobą. I w związku z tym no, nie możemy wygrać meczu, jeżeli my przez 90 minut nie stworzyliśmy czystej sytuacji, takiej czystej, klarownej sytuacji bramkowej. Okay. Panie Adam, ocena spotkania. Ocena spotkania. Nie pozostaje tylko zgodzić się w 100% tutaj z trenerem. Gra nie rozpieściła, wynik 1-0. No cieszy. Cieszy. Poprawimy jeszcze grę i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Panie Marcinie, trener mówi o presji. Jest taka presja i z tego powodu są te wyniki właśnie przed własną publicznością? No może nie przed własną, bo presja jest cały czas. Już wiadomo, że w rundzie wiosennej, jesiennej, przepraszam, zdobyliśmy już tylko 6 punktów i cały czas to chyba w nas siedzi. I tak trener powiedział, na treningach gramy tak, powinniśmy, przychodzi mecz i całkowicie inna drużyna wychodzi na boisko. Było to widać w drugiej połowie, mieliśmy grać piłką konsekwentnie, a my po prostu w te piłki tylko wybijaliśmy do przodu.